No weź szybciej trochę, no bo... Co jest? Dzień dobry! Witam serdecznie, z tej strony ja, czyli Mateusz, i widzimy się znowu po dwutygodniowej przerwie. Ale postaram się, żeby filmów teraz było więcej i dzisiaj przychodzę z takim grubym filmem, ponieważ dzisiaj za każdym razem, gdy uda mi się wkurzyć mojego brata, Michała, to płacę mu 100 zł. Więc już na wstępie, jeśli chcesz mnie trochę poszkodować, to zostaw proszę łapkę w górę oraz subskrypcję, klikając w ten przycisk, tylko że tam na dole, to wtedy będzie większa szansa, że ten odcinek mi się chociaż w jakimś tam stopniu zwróci. Jeśli chodzi o zasady dzisiejszego filmu, to są one bardzo proste. W ogóle dzisiejszy film będzie trochę dziwny, bo tak jakby sam będę się narzucał dla Michała, żeby dać mu kasę, bo to ja będę starał się go wkurzyć. Pierwszy prank, moi drodzy, bardzo prosty, ponieważ mam tutaj telefon mojego brata Michała, Moto G5S, a tutaj jest szkło hartowane. Szkło hartowane, które jak wiecie jest pobite i bardzo dobrze, ponieważ te szkło hartowane nakleimy na telefon Michała tak, aby on myślał, że to nie szkło się pobiło, tylko po prostu szybka w jego telefonie i zobaczymy jego reakcję. Myślę, że w tym momencie bardzo dużo osób zazdrości dla Michała takiego brata jak ja, ale dobrze, bądźmy skromni. Szczerze to wam powiem, że nigdy takiego zabiegu nie wykonywałem jak przyklejanie szybki hartowanej. Pobitej szybki hartowanej. Najgorsze to będzie to, że tą szybkę będzie widać, niestety. Oczywiście wiadomo, że ta szybka hartowana będzie widoczna, ale mój brat nawet nie ma pojęcia, że istnieje coś takiego jak szybka hartowana, także myślę, że ten prank się uda, tylko zobaczymy, czy Michał się po prostu wkurzy, bo o to chodzi w dzisiejszym odcinku. O, siemka Michalinko, co tam u ciebie słychać? Niestety mam dla ciebie przykrą wiadomość, a w ogóle... Co ci się tu stało w nocy? Dobra, weź, kurde, wiesz, że jestem chory. Co, ty ćpałeś coś? Weź. Chyba coś ćpałeś, bo tak patrzę, nosek czerwony masz. Dobra, weź. No dobra, nieważne, ale nagrywam dzisiaj Dzień z życia Mateo i chciałam pokazać, że masz fajny telefon i że będę też zmieniał. I mam teraz twój telefon dobra, i... weź, nie, no jestem chory, weź teraz. No, ale ogólnie niechcący ci ten telefon pobiłem. A? Słyszałeś taki huk przed chwilą? Nie słyszałem. Nie słyszałeś? Jestem chory, weź, bo to mnie trochę... Co ty zrobiłeś? Kurde no! Co jest grane? Ale to niechcący. Ale to odkupisz sobie. To niechcący. Ja sobie odkupię? Ty chyba sobie żartujesz ze mnie. No czemu? Bardzo śmieszne. Co jest grane? Co to jest jakieś dziwne? No po prostu pobiłem ci telefon, ale... Weź, kurde! Ale słuchaj, no wymiana tej szybki ile kosztuje? 150 zł? Co to jest za ciebie 150 zł? No 150 zł! No rybciu, no nie denerwuj się. Rybciu, kurde! Gówno nie rysuj, weź ty jakiś... Nie, no dobra, czekaj, stop. To jest po prostu ten szkło hartowane, tak naprawdę to jest taki prank, no. Odklej. Dobra. Szkło hartowane i twój telefon, jak widzisz, jest cały, panie Michale. Ale pan jest głupi, naprawdę. No, weź. Nie, no dobra, jak chcesz, to tego nie wstawię ujęcia. Albo wstawię. Ale naprawdę myślałeś, że ci pobiłem telefon, czy co? No nie, tak się na początek tak zdziwiłem, tak trochę, no było takie... Patrzcie, co jest, no tak. Ty jeszcze w sumie. Pamiętasz, że chcieliśmy się zamienić pokojami? Co jest? No nie, weź, pozbieraj to, no. Weź, bo to tak trochę. Nie, no ty to pozbieraj. Ja chciałam tutaj być w tym pokoju. No to ty nie chcesz się zamienić? Chyba będę ci demolował pokój. Też ciągle? No, zobaczymy, jak się nie zamienisz, to ciągle. No dobra, czekaj, a za stówkę to pozbierasz? Masz stówkę dla ciebie. Co, serio? No. No pozbieram, no. To trzymaj stówkę. Tak po prostu. Dzięki, za co to jest? Tak po prostu. Chyba może na lodowisko dzisiaj pójdziemy? Weź mnie, no nie, wiesz, ja bym chciał pójść, jestem chory, dobra. Ja dzisiaj po prostu nagrywam wszystko. To co, nie idziemy dzisiaj na lodowisko? A przecież, nie. Przecież tak zawsze chciałaś iść na lodowisko, o co ci teraz chodzi? Kurde, jestem chory, weź mnie, zanerwi, bo to trochę bez sensu. Dobra, już idę do domku, znaczy do pokoju. Słuchajcie, jest właśnie godzina 14 i na moją niekorzyść Michał cały czas siedzi w swoim pokoju, więc myślałem, że ten film będzie trochę ciekawszy. Ale cóż, jeśli siedzi sam cały czas w pokoju, pójdziemy znowu do pokoju i wymyślimy coś jeszcze grubszego, żeby go naprawdę wkurzyć. Cześć Michał, słuchaj, ja nagrywam dzisiaj Dzień z życia Mateo i chcę mieć taki fajny wstęp. Mógłbyś mi nagrać ten wstęp? To już się nagrywa jak coś. To weź nagraj. Weź to tak po prostu zrób to tak, żeby to dobrze wyglądało. Usiądź sobie, bo ja chcę, żeby to było stabilne. Siemanko, z tej strony... Nie, jeszcze raz. Witam. Oj, sorry. Co jest? Sorry, nie chcąc. Czekaj, co można powiedzieć w przywitaniu? Bo ja nie wiem. A spieszyłeś się gdzieś? No, trochę. Dobra, to spróbuję to zrobić szybko, tylko nie wiem co powiedzieć.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest, a w ogóle dobre jest światło? Tak, tak, jest dobre. Ale widać mi, bo wiesz, jak jest... No tak, no jest dobre, no. No dobra, bo ja nie chcę tego potem montować ręcznie. Dobra, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz. Kurde, ale to będzie nudne strasznie. No weź szybciej trochę, no bo... Co jest? Co ty robisz? No kurde! Ty chyba żartujesz, jak... Co? Też no! Kurde! Ale to niechcący! Co ty robisz, no? Ja nie mogę! Niechcący! Widziałam, ale ja też... Na mnie też spadło. Widziałam przecież, co ty zrobiłeś, no! Co tego i nagle... Widziałeś. To co, nagramy w końcu to przywitanie, czy nie? Kurde, wy sam sobie to nagrywy, co ty robisz jakieś... Ale co ty myślisz, że... Zobelewujesz mnie, no! Co ty robisz jakieś? Mam no i co z tego? Ale na mnie też spadło. No i gówno mnie to obchodzi, na ciebie też spadło. Dobra, to idę, ktoś inny mi nagra. Poproszę sąsiada. Brak słów. W sumie ja też się nie spodziewałem, że wyleję te picie na ubrania Michała, bo to była taka bardziej spontaniczna decyzja. Ale kurde, jest fajnie, podoba mi się to. Mogłem trochę dłużej się z nim pokłócić, coś tam powiedzieć, że też mam mokrą bluzkę, ale kurde, nie chcę, żeby się skapnął, że dostaję stówę, wiecie za co. Tak naprawdę mamy jeszcze sporo czasu, więc z jakimś opóźnieniem teraz dam po prostu kolejną stówę dla Michała. Ej, dziwne jest to, że Michał dostał ode mnie stówę za darmo i teraz od razu tak zareagował. No nie wiem, jak ja bym dostał od kogoś stówę, to bym potem już był dla niego miły, bo jednak on dla mnie zrobił gest. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Słuchaj, wyłączę na chwilę tą muzykę, ponieważ nagram swój film, nie może być tu jakiejś innej muzyki. O, widzę, że masz stówę. Przyszedłem dać ci kolejną stówkę. Proszę nie, bardzo. Nie, no ale weź. Ja nie mogę tu. Czemu? No po prostu nagrywam sobie taki film, Dzień z życia Mateo. No to chyba nie jest Dzień z życia Mateo. To jest Dzień z życia Mateo. Nie, no masz. Nie, nie, to jest stówa dla ciebie, to jest stówa dla ciebie. A wkurzyłeś się przed chwilą? No tak. Aha, no dobra. Trochę. Zapytałem się Michała, czy się wkurzył, a on jak na złość powiedział: tak, wkurzyłem się, znaczy trochę, no czyli oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że trzeba mu dać kolejną stówkę, także ja biorę. I znowu idziemy do Michała. Michał, pozwól tu na chwilę. To jest bardzo ważna sprawa, w ogóle masz duże problemy. Masz naprawdę duże problemy. Jakie? Wyciągnij rękę i zamknij oczy. No. Także kolejna stówka leci na twoje konto. Zgadza, serio? No, trzecia nie, stówka. Nie, no ale weź, co? Ja ogólnie nie lubię ciebie, jesteś głupi i ogólnie jesteś debilem, ale pomyślałem, że dam ci tę stówę, także no. To tyle, to tyle. No, to ty chyba nie nagrywasz Dzień z życia Mateo. No co? Jak to, nie nagrywam Dzień z życia Mateo, normalnie. Po prostu chcę pokazać, wiesz, ludziom, że ja na co dzień daję wszystkim kasę, wiesz o co chodzi. To jest normalny Dzień z życia Mateo. No poważnie, dlatego ci dałem tyle kasy. No, na razie. No witam serdecznie pana Flejtucha. Co tam u pana? Dobrze. Jak pewnie się domyślasz, bo chciałbym zobaczyć, nie wiem, twoją reakcję na pomysł na ten odcinek. Bo jak pewnie się domyślasz, to nie jest Dzień z życia Mateo. No nie, wiedziałam, że to nie jest, ale... No nie wiem, to jest z pieniędzmi, ale nie wiem. No tak, z pieniędzmi, bo Michał wygrał pieniążki, jakbyście mogli nie zauważyć. To był taki odcinek, że za każdym razem, gdy uda mi się ciebie wkurzyć przez 6 godzin, od 12 do 18, to daję ci przez ten czas 100 zł za każdym razem, gdy się tak po prostu potężnie wkurzysz, nie? Tak naprawdę mogłeś się wkurzać co 5 minut i byś dostał wtedy no nieograniczoną ilość kasy, jakieś 5 milionów albo 5 miliardów. Ale chciałbyś więcej takich odcinków? Nie za bardzo, bo znaczy w sumie wygrałam pieniądze, ale nie wkurzałaś jak był chory, więc... Czyli nie mówić, co, na co chorujesz? No nie mówić, że w ogóle mam jakąś chorobę, bo to bez sensu. Ale nie masz żadnej choroby. Michał ma to do siebie, że no większość pewnie z was ucieszyłoby się bardzo, że wygrało 300 zł. No a Michał wiadomo, tak naprawdę większość rzeczy, które chciał mieć, to już ma. W sumie ja też mu załatwiłem, więc dla niego wartość pieniądza jest troszeczkę niższa niż dla wszystkich ludzi. Ale to dobrze, no to tak jak dla każdego dzieciaka. W każdym razie, jeśli dotrzymałeś lub dotrzymałaś mi towarzystwa do tego momentu, to napisz w komentarzu Michał zdrowia, bo Michał jest lekko przeziębiony. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybery, właśnie komentarze, to będzie może więcej takich odcinków z kasą. Już w czwartek w sumie wylatuje kolejny odcinek z kasą, który będzie grubszy od tego. Będzie jeszcze więcej pieniążków do wygrania, ale to musicie oczywiście śledzić. W takim razie co? Do zobaczenia, żegnamy się, trzymajcie się i... Siema! Siemanko.
Let's run away from this old town or where we going. I wanna take you somewhere, baby, where it's snowing. We're young and free, let's take a dip into the ocean. Just come with me and we can fix our...